to jest? Nie wierzę. No nie wierzę. Co to jest palce? Oglądasz ostatnio słoneczkę łapkę w kurę. Warto. Więc... Siemaszko, moi kanale, z tej strony Kramnika, witam was w następnym otwieraniu odcinek z otwieraniu paczek od widza, oczywiście napisał do mnie. Jeśli ktoś wysłał taką paczkę jak on, napisz do mnie na stronie Rękocieło osoby Michała Sitarskiego i tam napisz do mnie, ja ci podam mój adres, popiszemy trochę. No, jak jesteś nowy, zostaw super smoneczkę, łapkę w górę, no i otwieramy. No, powoli otworzymy, paczka jest duża, więc jak widzicie, jak tu ciachnąłem, teraz tutaj po bokach muszę powolny. No i zobaczymy, co mi ta osoba wysłała. Ja zawsze nożyczkami otwieram, więc tu jest tak. To jest otwarte. Więc teraz opuszczymy sobie z tej strony. Mielka ciężko jest, żeby opuszczyć z tej strony. Więc... z tamtej strony było mi lepiej, a z tej już jak widzicie. Trochę namęczyć się muszę. Dobra, jedna strona puszczona, jeszcze tutaj mam też taśmę, więc z mojej strony, więc otworzymy sobie, jakbym miał nóż, to by miało jeszcze lepiej. O, bardzo ładnie puściło, więc jeszcze została mi z jednej strony, no i zobaczymy, co jest w środku oczywiście, nie? Więc ciachniemy sobie tak. Dobra, podniesiemy sobie na górę, więc jeszcze nie widzę z środku paczek, więc no, trochę ciężko jest, ciężko. Więc ja, może mnie kochani nie widzicie, ale ja już otworzyłem, no i co to jest? Nie wierzę, no nie wierzę, co to jest palce? Oglądasz ostatnio super słoneczkę, łapkę w górę, warto! Więc to jest, na początek filmu jak zawsze. Jest już otworzona paczka. Trochę nie widzicie, co jest w środku, ale ja będę powoli to wyciągał, ale widać. Sobie tutaj to widzę, to szkoda gadać, więc dziękuję tej osobie, która mi to podarowała. No i pierwszy zaczniemy od kartki. Nie wiem, czy będzie mi widać tę kartkę, więc pierw przeczytam, co tam pisze na tej kartce. No więc piszę tutaj, że nie czytaj tego na odcinku, więc nie będę tego czytał, więc położę na bok. No i zaczynamy. No i w paczce jest to pudełka, takie na płytę, więc przydadzą mi się takie pudełka, które mi ta osoba podarowała, więc dziękuję tej osobie. W środku nic nie ma, jest takie coś, no i cała paczka jest widać z tymi pudełkami. No i jak widzicie, tu ta paczka, no i pomyślcie sobie teraz, ile tych pudełek jest, bardzo dużo. No, o, jeszcze tutaj jest inaczej, jest pokładane, więc nie miał wam to pokazać. Więc bardzo dużo tych pudełek jest, bardzo dużo. Nawet w rzędzie ułożone. Więc sobie wam utnę kałaczek i pokażę wam z góry. Widzicie to z góry. Jest jeden rząd i zobaczcie jeszcze, tam na dole jest drugi rząd, więc szkoda tego wyciągać. Jak widzicie, całe pudełko jest tymi
pudełkami na płyty, więc dziękuję tej osobie, która mi to podarowała, więc jak się film mi podoba, zostaw łapkę w górę, suba dzwoneczkiem, dam nasz taki czerwony kusik, pyknij na szaro, z dzwoneczkiem oczywiście. No i jak chcesz mi taką paczkę wysłać, nie taką jak teraz jest, tylko jakoś inną, to pisz na stronie rękociąg osoby Michała Sileckiego, to jest nawet na Facebooku, więc warto, jak coś chce być na odcinku. No i jeszcze chciałem powiedzieć, że dziękuję tej osobie, która mi to podarowała, jak zawsze. Dużo zdrowia, więc dziękuję jeszcze raz i do następnego odcinka. Narka! Siemaszko, jak chcesz zostawić mi, żebyś był moim słuchaczem, to zapraszam na mojego Discorda. Ja Michał, ja podaję zawsze Discorda na mój kanale. Jakby ktoś nie wiedział, jest na kanale, co ja udostępniłem. Jest na kanale Discord, jest na moim kanale społeczność i podane mam tutaj, jest link. Jak ktoś by chciał, ja podam ten link w opisie. Dzięki i zapraszam. Zaproście mnie tam, tam będziemy mogli gadać przez nasze wonie, oczywiście. To dzięki i zapraszam do mojego odcinka. A, i jeszcze nie zapomnij łapki w górę zostawić, bo jak będzie więcej łapek, tym więcej odcinków na moim kanale. Narka. Znaczy nie narka, tylko zapraszam do odcinka oczywiście, bo to jest na początku filmu. Zapraszam. Koniecznie zobacz ten film.